Stanisław August Poniatowski podczas swojego panowania musiał się ścierać z opozycją. Jego pomysły na reformę państwa spotykały się z ogromnym oporem. Przeciwnicy polityczni nie chcieli utracić dotychczasowych wpływów i przywilejów, więc za namową ościennych mocarstw lub własnych wizji świata sprzeciwiali się realizacji koncepcji politycznej władcy. Król napotkał opór na różnych płaszczyznach. Ale, poza politycznym sprzeciwem, spotkał go niespotykany w naszej historii incydent związany z jego porwaniem. Czy inspiratorzy spisku chcieli tylko porwać króla, czy go zabić? O tym postaram się opowiedzieć w dzisiejszym odcinku z cyklu Andrzej Włósek Historia Poza Horyzont. Andrzej Włósek Historia Poza Horyzont. Stanisław August Poniatowski, wstępując na tron, był pełen marzeń i pragnień, które niestety przerastały jego możliwości. Rzeczpospolita politycznie praktycznie nie miała żadnych pozytywnych atrybutów. Parlamentaryzm był sparaliżowany przez liberum veto, skarb państwa był bardzo niewielki, co pozwalało jedynie na utrzymanie bardzo małej jak na ówczesne czasy armii. Wszystko to tak naprawdę czyniło z Polski przedmiot, a nie podmiot polityki europejskiej. Król, dążąc do zmiany tego stanu rzeczy, napotkał na swojej drodze nie tylko sprzeciw wewnętrzny, ale co gorsza, zewnętrzny ze strony Prus, jak i ingerującej od początku XVIII wieku w sprawy Polski Rosji. Oczywiście opór płynął również ze strony szlachty, która ciesząc się długim pokojem i niskimi ciężarami fiskalnymi, nie widziała potrzeby jakichkolwiek zmian. Oczywiście magnateria najmocniej była przeciwna nowym zmianom, gdyż to ona najwięcej zyskiwała na rozkładzie władzy państwowej. Pierwsze reformy uderzyły w nią znacznie, gdyż wprowadzały ograniczenia w korzystaniu z królewszczyzn. Z tego też powodu powoli na sile przybierała antykrólewska propaganda, ukazująca poniatowskiego jako władcę dążącego do absolutyzmu, łamiącego tym samym przywileje i wolności społeczeństwa szlacheckiego. Dodatkowo przedstawiono monarchę jako zapatrzonego w zachodnie wzory, otaczającego się obcokrajowcami, gardzącego tradycją i obyczajami króla. Po kraju z roku na rok krążyło coraz to więcej ulotnych pism i wierszy szkalujących władcę oraz przedstawiający rychły jego koniec i zarazem śmierć. Propaganda nasiliła się podczas słynnej sprawy dysydenckiej, która to była motorem tych pomówień. Sprawa ta była dość głośna, gdyż pełne uprawnienie innowierców było postrzegane jako zagrożenie dla państwa. Tym bardziej, że forsowała je Rosja, co w przyszłości oczywiście wykorzystała, aby prowadzić swoją politykę w Rzeczpospolitej. Król, zdając sobie z tego sprawę, próbował przekonać Katarzynę II do pewnych ustępstw, jednak nie spotkały się one z jej aprobatą. Jego działania jednak nie znalazły zrozumienia w społeczeństwie i nawet gdy król. Ostatecznie odmówił Rosji współpracy w sprawie dysydenckiej, nie zaskarbił sobie sympatii szlachty, a co gorsza, Rosja w zemście za ten krok poparła przeciwników monarchy. Zmanipulowana przez Rosję opozycja uległa złudzeniu możliwości obaleniu monarchy i kasacji reform z 1764-66 roku, zawiązała w 1767 roku Konfederację Radomską. Dziwna to była koalicja, gdyż opozycja była przeciwko nadawaniu praw dysydentom, ale nienawiść do króla i wycofanie uchwalonych reform były silniejsze od rozsądku. Sejm obradujący pod jej węzłem został jednak steroryzowany przez wojska rosyjskie. Wywieziono w głąb Rosji głównych przeciwników króla, w tym biskupa Kajetana Sołtyka. Tak spacyfikowany Sejm, już bez większych przeszkód, Przeforsował to, co chciała Rosja, czyli sprawę dysydentów oraz zawarcie zgody z królem. Zawiedziona i wywiedziona w pole opozycja w końcu lutego 1768 roku zwołała Konfederację w Barze. Stanisław August, zdając sobie sprawę z zagrożeń, jakie niosły takie działania, chciał rozwią rozwiązać konflikt pokojowo. Niestety konfederaci nie chcieli rozmawiać z królem i aby zdusić w bunt zarodku. Król w marcu za namową Senatu wezwał przeciw konfederatom wojska rosyjskie. Mimo szybkiego zdobycia baru już 20 czerwca 1768 roku, ruch konfederacji rozlał się na, niemal na cały kraj. Wojska królewskie nie wzięły udziału w pacyfikacji, a sam król starał się zachować pewną neutralność i próbował podjąć nieoficjalnymi drogami próbę porozumienia się z konfederatami. Próby te niestety nie przyniosły efektu, a Konfederacja w swoim przekazie przybiera coraz to bardziej antykrólewskie oblicze. Szkalowano króla na każdym kroku. Oskarżano go o zamach na wolność i wiarę, o to, że z jego inspiracji wywieziono biskupa Sołtyka i innych przywódców oraz podburzano chłopów. Niektórzy działacze Konfederacji już pod koniec 1768 roku przesięgali, że będą ścigać na życiu i na mieniu Stanisława Augusta Uzurpatora. W lutym 1769 roku jeden z przywódców Konfederacji, czyli biskup Adam Krasiński, nakłaniał innego przywódcę, Józefa Biedrzyckiego, do zamachu na króla. Idąc dalej, 13 października 1770 roku, Generalność Konfederacka jednomyślnie uchwaliła akt bez bezkrólewia trwający od śmierci Augusta III., Akt ten oczywiście anulował wszystkie ustawy i reformy oraz zawierał apel do Polaków: Łączcie wspólny oręż, podnieście ramię w krwi deklarowanego przyjaciela Moskwy, a kraju nieprzyjaciela, tyrana Stanisława Poniatowskiego, zmyjcie hańbę i obelgę narodu. Proklamacja bez królewia jednak nie odniosła zamierzonego sukcesu i dlatego też konfederaci zaczęli myśleć nad planem fizycznego i rzeczywistego opróżnienia tronu. Już w lipcu 1770 roku Stanisław Strawiński zaproponował Kazimierzowi Pułaskiemu, jednemu z najważniejszych przywódców konfederacji, plan akcji mającej na celu uprowadzenie króla. Mimo tego, że Pułaski nie czuł się zobowiązany do podjęcia takowej decyzji, to już 15 sierpnia Strawiński otrzymał od niego zlecenie na pojmanie monarchy. Dowodzić akcją porwania miał obok Strawińskiego Walenty Łukawski. Rotmistrz Konfederacji Zakroczymskiej, który od Puławskiego otrzymał obietnicę awansu do stopnia pułkownika. 31 października zebrano konfederackie oddziały pod Zakroczymiem. Spośród nich wybrano 26 ludzi i zaprzysiężono do misji porwania króla Polski. 2 listopada przebrani za chłopów konfederaci, prowadząc wozy z sianem, zaprzężone w wierzchowce, w których ukryli broń, weszli do Warszawy. Porywacze zatrzymali się w wynajętej wcześniej stajni dominikańskiej przy ulicy Freta na Nowym Mieście. Działania te były połączone z większą akcją militarną pod Warszawą, która miała na celu odwrócenie uwagi i odciągnięcie wojsk rosyjskich od stolicy. Ogólnie nie ulega wątpliwości, że najwyższe władze Konfederacji znały i zarazem aprobowały plan Pułaskiego. Dodatkowym motywem mogło być Pojawienie się w kandydatury do tronu polskiego w osobie Fryderyka II landgrafa Hessen-Kassel. W zamian za jego poparcie, Fryderyk Wielki obiecywał protekcję, ale tylko pod warunkiem, że tron będzie pusty. W wyprawie do Warszawy mieli wziąć udział jeszcze dwaj dowódcy konfederacji Józef Zaremba i Kazimierz Pułaski, ale oddział Pułaskiego został rozbity przez Rosjan pod radomiem. Co uniemożliwiło mu dotarcie na miejsce. Akcja w Warszawie na początku przebiegała bez problemów. Porywacze spokojnie weszli do stolicy i dokładnie obejrzeli odpowiedni odcinek wałów, którym mieli uciec. Strawiński, dzięki wpływom na dworze, dowiedział się, że 3 listopada król Stanisław wieczorem miał się udać w odwiedziny do chorego kanclerza Michała Czartozyryskiego, rezydującego na Miodowej. Gdy już byli pewni, że król ruszył bez asysty zbrojnej, Strawiński rozmieścił swój konny oddział wzdłuż ulicy Kapitulnej i Koźlej, nakazując nawoływać się po rosyjsku jak to w zwyczaju miały patrole kozackie. Orszak królewski, który w okolicach w pół do dziesiątej opuścił pałac, został zaatakowany z kilku stron. Ciemność i chaos wywołane strzelaniną spowodowały, że członkowie świty królewskiej rozproszyli się, a część z nich uciekła w stronę zamku. Przy królu zostało tylko dwóch hajduków, którzy dzielnie walczyli z porywaczami. Jednak przewaga liczebna porywaczy spowodowała, że mimo dzielnej obrony dali za wygraną. Jeden z nich, czyli Jerzy Budsow, poniósł śmierć na miejscu, a drugi, Szymon Mikulski, został ciężko ranny. Stanisław August w ferworze walki, gdy pojazd został ostrzelany, wyskoczył z karety i ruszył w stronę Pałacu Czartoryskich. Jednak przez to, że bramy były zamknięte, nie znalazł tam schronienia i natychmiast został złapany przez konfederatów, spośród których jeden ranił lekko szablą w głowę króla. Pojmanego władcę wrzucono na konia i popędzono w kierunku wałów. Po których przekroczeniu ruszono w kierunku Lasu Bielańskiego. Jednak za sprawą ciemności, a może nieznajomości terenu, porywacze pobłądzili i rozpierzchli się. W końcu król został sam na sam z Janem Kuźbą, dowódcą oddziału bezpośrednio eskortującego króla. Król nie przepuścił takiej okazji i nakreślił porywaczowi, co czeka go, gdy zostanie schwytany. Ten ostatecznie załamał się i przysiął królowi wierność. Poniatowski natomiast zapewnił go o swoim przebaczeniu i protekcji. Kuźma doprowadził króla do młyna pod Martynowem, skąd król poprzez młynarczyka skontaktował się z dowódcą swej gwardii. Natychmiast wysłano po króla powóz, który w asyście 150 gwardzistów przywiózł poturbowanego i rannego monarchę do Warszawy. Stanisław August uznał swe ocelnie za cud, i opatrzność, dochodząc do wniosku, że to, co robi, jest misją dziejową. Natomiast samej konfederacji zamach przyniósł sporo szkód. Porwanie spotkało się z powszechnym potępieniem. Austria, która do tej pory szachowała Rosję i pozwalała konfederatom korzystać z terenów przygranicznych, zmusiła generalność do odwołania w akcie detronizacji ustępu o zgładzeniu króla. Zabroniła też Puławskiemu przebywać na swoim terytorium. Generalność oczywiście kłamliwie zaprzeczyła, że cokolwiek widziała o bandyckim planie, ale zdemaskował ich sam Strawiński, który po dotarciu do Wilna 9 kwietnia 1773 roku informował, że właśnie od Płaskiego otrzymał rozkazy, aby dowódcy dostarczyli mu żołnierzy do wykonania tego zadania. W samym manifestie Strawiński zarzekał się, że celem zamachu było dostarczenie króla, do oponowanej przez konfederatów Częstochowy. Zaraz po zamachu aresztowano pierwsze osoby biorące udział w spisku. Łukawski znalazł schronienie w Częstochowie. W styczniu pod przybranym nazwiskiem otrzymał obiecany przez Puławskiego stopień pułkownika. Jednak niebawem, gdy sytuacja się zaogniła, aby odciągnąć od, od siebie tytuł królobójcy, Puławski go aresztował. Ten niebawem jednak uciekł. I przedostał się do walczących na Mazowszu konfederatów. Tam w sierpniu ostatecznie został pojmany przez Rosjan i oddany władzom Polski. 29 maja 1773 roku Sejm podjął uchwałę o osądzeniu uczestników porwania przez Sąd Sejmowy. W jego skład weszło 6 senatorów i 12 posłów. Pierwsze posiedzenie rozpoczęło się 7 czerwca, a na ławie oskarżonych zasiedli Łukawski wraz z, z żoną Marianną, Kuźma, Józef Cybulski, Walenty Peszyński, Teodat Frankenberg i odpowiadający z wolnej stopy Walenty Zembrzuski. Proces odbywał się jawnie, a jako materiał dowodowy służyły zeznania oskarżonych, wobec których podczas śledztwa nie stosowano tortur. Wszyscy oczywiście otrzymali yy, obrońców z urzędu. A proces trwał aż do 27 sierpnia. 2 sierpnia król Stanisław August Poniatowski wygłosił w Sejmie mowę, w której nie tylko apelował do sędziów, aby nie łamali jego obietnicy danej kuźmie, ale ujął się też za pozostałymi oskarżonymi. Pojmijcie, proszę zacni sędziowie, na ówczas zamętu i zamieszania powszechnego, gdzie lud prosty i mało światła mający naturalną sobie skłonnością łatwo wierzył że ten miał prawo rozkazywać, kto mu rozkazywać odważył się. W ciemnym więc ludzi gatunku tych wyszukano, którzy, mieniąc się być żołnierskiego posłuszeństwa obowiązkami, podjęli się to spełnić, w czym tylko wojenne niebezpieczeństwo, ale nie grzechu winę widzieli. Król przestrzegał, że śmierć tych aresztantów okropnie opodal puści, zatrwożenie, ale umysłów nie uleczy. Wyrok sądu sejmowego zapadł 28 sierpnia 1773 roku. Głos monarchy został wzięty pod uwagę jedynie w sprawie Kuźmy. Został on skazany na wygnanie. Udał się do Włoch, gdzie pobierał od króla pensję w wysokości 400 dukatów w rocznie. Po upadku Rzeczpospolitej wrócił do kraju, gdzie w 1804 roku osiadł w Warszawie. Tam też zmarł w 1822 roku. Reszta oskarżonych została surowo ukarana. Ł Łukawski, Cybulski, zaocznie Strawiński i Pułaski oraz 26 innych uczestników zamachu zostało skazanych na śmierć. Peszyńskiego i Frankenberga, którzy nie brali bezpośrednio udziału w zamachu, skazano na dożywotnie więzienie w twierdzy Kamieniec Podolski. Tych dwóch skazanych król objął swoją protekcją, dzięki czemu mogli przeżyć tak ciężkie więzienie. Zresztą jedną z pierwszych petycji w 1796 roku, jaką po abdykacji skierował Poniatowski do cara Pawła I, była prośba o ich ułaskawienie, gdyż w przeciwieństwie do cara król polski nie posiadał prawa łaski. Zembrzuski za udzielenie Łukawskiemu pomocy po zamachu został skazany na rok więzienia, natomiast Łukawska otrzymała trzy lata w domu poprawczym. 10 września 1773 roku Łukawski i Cymbulski zostali publicznie ścięci. W wyroku wyraźnie zaznaczono, że na żądanie króla Łukawski nie otrzymał kary tzw. śmierci kwalifikowanej, dzięki czemu dopiero po śmierci odcięto mu kończyny, a ciało poćwiartowano i spalono. Wszyscy zaocznie skazani uniknęli kary. Strawiński uciekł za granicę, gdzie ponoć pod przybranym nazwiskiem wstąpił w Rzymie do zakonu. Do Polski wrócił w dobie Księstwa Warszawskiego i został proboszczem w jednej z parafii w województwie augustowskim, gdzie doczekał swojego końca. Puławski również uciekł za granicę, jednak nie mogąc w Europie znaleźć nigdzie schronienia, udał się do Ameryki, gdzie brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Tam rok później zginął w bitwie pod Sawanach, stając się tym samym bohaterem amerykańskim. Warto też wspomnieć, że 13 kwietnia 1793 roku jego wyrok uległ kasadzie, której dokonała Konfederacja Targowicka za sprawą jednego z jej przywódców, czyli jego brata Antoniego Pułaskiego. I tak oto przybliżyłem wydarzenia omawiające pierwsze w historii nowożytnej Polski porwanie monarchy. Co prawda, już wcześniej w naszej historii miał miejsce zamach na innego króla, czyli Zygmunta III Wazę, ale to jest temat na inny odcinek. Jeżeli podobał się ten materiał, to zostaw swój komentarz i łapkę w górę. Już dzisiaj zapraszam Cię do oglądania kolejnych odcinków na moim kanale Andrzej Włósek. Historia poza horyzont. A teraz chciałbym Cię zaprosić do obejrzenia filmu o Szkole Rycerskiej założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego kliknij ekran końcowy a zostaniesz przekierowany do filmu a ja już się z tobą żegnam i do zobaczenia wkrótce